Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Miałam przyjemność zaprezentować projekty realizowane w zakresie mobilności miejskiej. Obszar zainteresowania CIT-u będzie się wpisywał w oś priorytetową czwartą, związaną z gospodarką niskoemisyjną. Będzie realizowany w ramach działania 4.3 redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i specjalnie skonstruowanego dla CIT pod działania 4.3.2 mobilność miejska w ramach CIT. Cała alokacja na oś wynosi 324 miliony euro. Jest to druga co do wielkości oś w ramach regionalnego programu. Działanie jest kierowane na redukcję emisji zanieczyszczeń stanowi 208 milionów euro, z czego na mobilność miejską w ramach ZIF przeznaczono prawie połowę alokacji. Typy projektów związane z mobilnością miejską w ramach ZIF są związane z budową centrów przesiadkowych w Warmii Kraj, jak również ze ścieżkami rowerowymi, z wyłączeniem tych ścieżek związanych z funkcją turystyczną. W ramach tych typów projektów możliwymi elementami projektu są zastosowania infrastruktury związane z poprawą funkcjonalności ruchu pieszo-rowerowego, dodatkowymi miejscami parkingowymi, chodnikami, przejściami dla pieszych, modernizacją oświetlenia ulicznego bądź inwestycjami związanymi z infrastrukturą drogową, oczywiście nierozerwaną związaną z realizacją projektu wiodącego, czyli z budową lub przebudową ścieżek rowerowych czy parking drive. Wszystkie te inwestycje powinny wpisywać się w kwestię zrównoważonej mobilności miejskiej i muszą one prowadzić do zmniejszenia transportu, przyczyniając się do osiągnięcia niskoemisyjności, czyli być zgodne z planem gospodarki niskoemisyjnej, który stanowi kryterium dostępu tego typu, konkursach. Dodatkowo punkty będą przyznawane za realizację projektów w dużej skali, czyli projekty kompleksowe, zintegrowane, związane z dużą ilością powiązań międzygminnych, jak również z powiązaniami z innymi środkami transportu komunikacji publicznej. Będą przyznawane punkty za realizację projektów na obszarach związanych z przekroczeniami zanieczyszczeń powietrza oraz z projektami realizowanymi w ramach programu rewitalizacji. Konkurs na ścieżki rowerowe, tak jak już wcześniej Pani Pomina wspomniała, został już ogłoszony 29 lutego i końcowy termin składania wniosków to 29 lipca. Kwota alokacji to 43 miliony euro. Analogiczny konkurs w tym obszarze zostanie ogłoszony w roku 2017. 31 marca będzie ogłoszony konkurs na Park & Drive. Wnioski będzie można składać do 30 czerwca, alokacja 15 milionów euro i analogiczny konkurs w tym obszarze planowany jest do ogłoszenia w roku 2017. Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również regulamin konkursu możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej z konkursu na www.lamadorsza.eu. Dziękuję bardzo.